liczba pi, określająca stosunek obwodu koła do jego średnicy, jest inspiracją nie tylko dla matematyków. Nadal nie wiadomo, jaka ona jest naprawdę. Pi jest pierwszą literą greckiego słowa permimetron, czyli obwód. Liczba pi dostała wartość, która określa stosunek obwodu koła do jego średnicy. Liczba pi jest liczbą niewymierną, czyli taką, której rozwinięcie dziesiętne nie ma żadnego porządku i nigdy się nie kończy. Zwana jest również Ludolfiną od niemieckiego matematyka Ludolfa von Zeulena, który na początku XVII wieku podał jej rozwinięcie z dokładnością 35 miejsc po przecinku. Obecnie naukowcy potrafią podać liczbę pi z dokładnością do miliona miejsc po przecinku. Jednak pierwsze źródła świadczące o świadomym korzystaniu z właściwości liczby pochodzą ze starożytnego Babilonu. Na kamiennej tablicy z okresu 1900-1680 roku przed naszą erą znaleziono opis wartości obwodu koła o średnicy 1, przybliżony przez liczbę 3,125. Pi stworzyli ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacją o pi znajdują się też w Piśmie Świętym. Liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podali, że jest to 16 przez 9 podniesione do kwadratu, co było już dosyć dokładnym przybliżeniem tej liczby. Naukowcy ustalili, że w piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Dotychczas nie wiadomo, czy jest to kwestią przypadku, czy geniuszu ówczesnych uczonych.